Witam Państwa, Mateusz Skulski. Zapraszam na Obserwator. Ponad 40 stypendiów wręcza uczniom szkół podstawowych i średnich prezydent miasta Krystyna Danilewska-Wojewódzka. Dzieci i młodzież otrzymała je za znakomite wyniki w nauce, ale również za dokonania artystyczne. Stypendia prezydenckie wręczono uczniom już po raz 24. Prezydent przyznała 9 stypendiów artystycznych dla dzieci i młodzieży utalentowanej plastycznie, muzycznie i wokalnie. Stypendyści to laureaci ogólnopolskich konkursów i olimpiad. 32 osoby otrzymały natomiast stypendia za wyniki w nauce. Uczniowie, ale również absolwenci w poprzednim roku szkolnym mieli średnią ocen na poziomie co najmniej 5.0. Dodatkowo reprezentowali swoje szkoły i miasto na wielu konkursach i olimpiadach, dostając się do ich finałów, a także będąc ich laureatami. Dwóm kolejnym osobom wręczono super stypendia prezydenckie. Otrzymali je Aleksander Piasecki, absolwent pierwszej społecznej szkoły podstawowej STO oraz Martyna Najmrocka, uczennica klasy trzeciej, drugiego liceum ogólnokształcącego. Podczas uroczystości wręczania stypendiów prezydent mówiła o tym, jak ważna jest szkoła w rozwoju młodego człowieka. I myślę, a może to jestem pewna, że w okresie pandemii chyba odczuliście, że szkoła to miejsce nierestrykcyjne. To szkoła to miejsce, do którego chcemy pójść, bo tam budujemy relacje między sobą, że one nas także kształtują. Myślę, że w pierwszym etapie pandemii mocno tęskniliście. Słupski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przez 2 kolejne lata będzie operatorem schroniska dla zwierząt. Ta organizacja wygrała konkurs ofert. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami było jedyną organizacją pozarządową, która zgłosiła swoją ofertę do konkursu. Umowa podpisana została na 2 lata do końca września 2023 roku. Zakres usługi pozostaje bez zmian. To wciąż zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka weterynaryjna dla podopiecznych placówki. Zmianie uległy natomiast dotacje, jakie od miasta i okolicznych gmin otrzymywać będzie schronisko. To już nie ponad 600 tysięcy złotych, ale niemal 1 100 tysięcy złotych rocznie. W tym roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dostanie jeszcze prawie 300 tysięcy złotych, w przyszłym roku prawie 1 100 tysięcy złotych, a na 9 miesięcy 2023 roku, czyli do kolejnego konkursu na prowadzenie schroniska, ponad 800 tysięcy złotych. Ponadto operator placówki będzie się też mógł ubiegać o dofinansowanie z zewnątrz. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami kieruje Słupskim Schroniskiem od początku 2016 roku. Współwłaścicielami instytucji obok miasta Słupsk są również miasto Ustka oraz 5 gmin – Słupsk, Ustka, Kobylnica, Damnica i Smołdzina. W schronisku mieszka obecnie 100 kilkanaście psów i prawie 140 kotów. Jak uniknąć choroby nowotworowej? Tego dowiedzieć się będzie można podczas akcji profilaktycznych, które odbędą się w tym tygodniu w Słupsku. W programie są m.in. darmowe badania dla pań i panów. Październik to Światowy Miesiąc Walki z Rakiem Piersi, a 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Z tej okazji słupskie Amazonki zapraszają na bezpłatne konsultacje i zajęcia. W środę o godzinie 10 rozpocznie się spotkanie z psychologiem i terapeutą poświęcone badaniu piersi. Natomiast w czwartek od godziny 10 będzie się można wybrać na badania i masaże. Spotkania odbędą się w siedzibie Amazonek w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. A jak ważna jest profilaktyka? Najlepiej wiedzą panie, które walczyły z nowotworem. Trzeba się badać, krzyczymy głośno. Ja nawet ostatnio w tamtym tygodniu dowiedziałam się, że jedna z naszych koleżanek jest Amazonką 20 lat, dbała o siebie i niestety następny guz się już pojawił, nawet po 20 latach. W akcję profilaktyczną włączy się również Park Wodny Trzy Fale. Tam na konsultacje ze specjalistami wybrać się będą mogli również panowie. Zaprosiliśmy do współpracy pana doktora Wojciecha Skrockiego, urologa, który będzie badał od godziny 12 do godziny 21 panów. Również zaprosiliśmy pana doktora Daniela Maliszewskiego, który będzie u nas od godziny 19 do 21. Można przychodzić na konsultacje i będzie takie badania przeprowadzał. Od godziny 12 będzie również z nami przedstawiciel delegatury NFZ, który pomoże paniom w uzyskaniu dofinansowania do rekonstrukcji piersi. Co ważne, konsultacje są bezpłatne, nie trzeba się na nie zapisywać. Niepotrzebne są również skierowania. Nie ma także limitów w wieku. Słupskie Amazonki już planują spotkania na listopad. Wówczas wszystkie chętne panie będą się mogły spotkać m.in. z dietetykiem i ginekologiem. W
W Polsce każdego roku nowotwór wykrywany jest u 130 tysięcy osób. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Jest drugą po raku płuc przyczyną największej umieralności kobiet w Polsce. Rocznie nowotwór piersi dotyka 10 tysięcy pań. Słupszczanie odwiedzający w sobotni wieczór miejską bibliotekę publiczną mogli się poczuć jak na planie filmu o Gwiezdnych Wojnach. W takiej scenerii odbyła się tam noc bibliotek. Pomieszczenia biblioteki zarówno w budynku głównym, jak i w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży zamieniły się w przestrzenie znane fanom kultowej serii. Na gości czekały gwiezdnowojenne napoje, były strefy gier i zabaw, także multimedialnych, których uczestnicy musieli uratować świat przed siłami zła. Na ten wieczór wystylizowano nie tylko biblioteczne pomieszczenia, również pracownicy ucharakteryzowali się na postaci z Gwiezdnych Wojen, ale także słupszczanie mogli przymierzyć elementy kostiumów. Natomiast na wystawie zaprezentowano biblioteczne, literackie zbiory poświęcone popularnej sadze, albumy, encyklopedie i przewodniki. Noc bibliotek cieszyła się ogromnym zainteresowaniem słupszczan. Mieszkańcy przychodzili całymi rodzinami, a frajdę miały nie tylko dzieci. Tego wieczora bibliotekę odwiedziło kilkaset osób. Słupski Gryf zremisował z Bytowią Bytów w meczu 10. kolejki piłkarskiej 4. ligi. Choć obie drużyny stworzyły sporo sytuacji strzeleckich, gole na stadionie przy ulicy Zielonej kibice zobaczyli dopiero w drugiej połowie. Gryfici atakowali niemal od początku spotkania, ale za każdym razem skutecznie interweniował bramkarz gości. Z kolei gospodarzy przed utratą bramki uratował pod koniec pierwszej połowy Słupek. A już po przerwie Bytowia wykonywała rzut wolny i piłka trafiła w poprzeczkę. Kilka minut później kolejny groźny strzał piłkarza gości i kolejny słupek. Goście przez większość meczu mieli przewagę, co w 64 minucie przyniosło im w końcu prowadzenie. Bramkarza Gryfa pokonał Włodzimierz Kajdrowicz. Gospodarze próbowali doprowadzić do wyrównania, co im się udało w 80 minucie po bardzo ładnym strzale Patryka Dąbrowskiego z niemal 20 metrów. W ostatnich minutach piłkarze Gryfa próbowali jeszcze strzelić zwycięskiego gola, ale ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1. Po 10. kolejce Gryf jest na 3. miejscu w czwartoligowej tabeli, ale wiele drużyn ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkania, a różnice punktowe między 3. a 8. zespołem są minimalne. Kolejny mecz Gryf zagra w niedzielę. Wówczas słupską drużynę podejmować będzie GKS Kowale. Więcej o sobotnim meczu tuż po serwisie w magazynie Piłkarskie Wtorki z Gryfem. Zapraszam. A teraz przenosimy się do Ustki. Już po raz 17 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku żyje kolorowo i inauguruje rok akademicki. W uroczystym rozpoczęciu, które odbyło się w ratuszu, udział wzięli słuchacze, przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu oraz zaproszeni goście. Na zajęcia w roku akademickim 2021-2022 zapisało się już ponad 150 osób, ale zapisy nadal trwają. Świeżo upieczeni studenci otrzymali indeksy. Jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem, tym bardziej, że nie widzieliśmy się przez rok, praktycznie po tamtym roku nie było wykładu. Tym bardziej cieszy Wasza frekwencja i to, że chcecie, że czekacie na te zajęcia, na te wykłady, na tą aktywność. Tegoroczny wykład inauguracyjny nosił ciekawy tytuł: co czynić, by myśl zbałamucić i nie zakwasić się? Formy spędzania czasu przez ziemiaństwo i arystokrację w XIX wieku. Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo to nie tylko wykłady i zajęcia związane z nauką. Usteccy seniorzy mają szereg różnego rodzaju aktywności i inicjatyw. Przez cały rok i przez cały okres ten działa klub seniora, animacja lokalna, bank czasu. Opracowaliśmy i złożyli projekt do budżetu obywatelskiego. Wiemy już, że nasz projekt wygrał, to znaczy podobał się naszym mieszkańcom. Seniorzy z Ustki uczestniczą także w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowych i kulturalnych. Uniwersytet Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo od lat współpracuje z szeregiem instytucji, w tym Akademią Pomorską w Słupsku, Centrum Aktywności Twórczej, Urzędem Miasta i wieloma innymi. Jak twierdzą uczestnicy zajęć, działania w UTW pobudzają do aktywności intelektualnej, ruchowej i duchowej. Z myślą o uczestnikach w ramach organizacji działa 15 sekcji tematycznych. Wiadomością z Ustki kończymy dzisiejszy Obserwator, a na jutrzejsze zapraszam w imieniu Małgorzaty Maciejuk. Nasze wiadomości dostępne są również na naszej stronie internetowej, a także kanale YouTube. Na dziś to wszystko, dziękuję za uwagę i do widzenia.